Jeden z moich starszych synów przesłał mi ten żart w tym tygodniu. Ja go przeczytałem właściwie już jakiś czas temu, ale widocznie nie było to dość aktualne, więc muszę przeczytać go jeszcze raz. Więc oto jak zaczniemy ten radosny dzień. Starszy włoski gentleman mieszkał samotnie w New Jersey. Chciał tam zasadzić swój ogródek z pomidorami. Ale to była bardzo trudna praca, ponieważ ziemia była twarda. Jego jedyny syn Vincent, który mu pomagał, przebywał w więzieniu w tym momencie. Starzec napisał list do syna, opisując jego kłopoty. Kochany Vincencie, jest mi bardzo smutno, ponieważ wygląda na to, że nie będę mógł zasadzić pomidorów w tym ogrodzie w tym roku. Robię się już za stary, żeby kopać działkę ogrodową. Wiem, że gdybyś tu był, moje kłopoty by się skończyły. Wiem, że chętnie byś mi pomógł wykopać tę działkę, tak jak zawsze. Z miłością, tata. Kilka dni później otrzymał list od swojego syna. Drogi tatusiu, nie kop w tym ogrodzie, ponieważ ja tam zakopałem mnóstwo ciał. Z miłością, Vincent. O 4 rano następnego ranka przyjechali agenci FBI, lokalna policja i przekopali cały teren, nie znajdując żadnych ciał. Przeprosili starszego człowieka i wyszli. Tego samego dnia starszy człowiek otrzymał kolejny list od swojego syna. Brzmiał tak. Śmiało, idź i sadź teraz pomidory, bo to najlepsze, co mogłem zrobić w tych okolicznościach. Z miłością, Vincent. Podobało mi się to. Otwórzcie swoje Biblię, jeśli chcecie. Na Księdze Jozuego, rozdział 14. Moje zdanie jest takie, że mówimy coś w rodzaju duszpasterskiego, tam gdzie jesteśmy. Odpowiadamy na odczuwalne potrzeby, które mamy w Kościele. Zwracamy się do konkretnych kwestii. Mamy określony rodzaj nauczania i szkolenia, który naszym zdaniem jest potrzebny, więc odpowiednio reagujemy. Ale w innym przypadku, nie wiem, czy to najlepszy wybór, ale coś, czego używałem przez 40 lat, to taka droga bardziej prorocza, ponieważ staram się patrzeć trochę szerzej. Staraliśmy się wciągnąć w to całą rodzinę kościelną, w ogólny obraz tego, co Bóg robi na ziemi. Więc wolę zazwyczaj robić to drugie niż pierwsze. Ale ponieważ dziś mam ograniczony czas, pomyślałem, że wygłoszę dwa różne kazania. Bo chcę, żebyście doświadczyli cudu na zupełnie innym poziomie. Wiecie, to wszystko dla was. Po prostu chcę to zrobić na dwóch różnych poziomach, więc dam wam dwa kazania dzisiaj. Jedno kazanie będzie duszpasterskie, a drugie bardziej prorocze. W porządku? Jesteście ze mną? Bo zamierzam już ruszać. W porządku. Po pierwsze, mam słowo, które Pan skierował do mnie przez mojego przyjaciela, proroka, kilka lat temu. Powiedział, że otrzymamy możliwość przedefiniowania dobrobytu. To biblijna koncepcja, która jest wielokrotnie nadużywana, więc w odpowiedzi większość kościołów odrzuca tę koncepcję. Odrzucanie tego, co Bóg ma do powiedzenia, nie jest mądre. To, co się dzieje, kiedy reagujesz na błąd, to zwykle powoduje kolejny błąd. I często bieda, brak czegoś lub ciągła potrzeba są postrzegane jako pokora, umniejszenie. A to tym nie jest. Ja uważam, że każdy, kto nie chce się rozwijać, jest po prostu samolubny. Dlaczego? Ponieważ można stale stawiać czoła potrzebom, z którymi spotykamy się na co dzień, a które nie są w stanie nas zaspokoić. I każdy z nas chciałby poruszyć te kwestie, ale musi nastąpić jakiś wzrost naszej zdolności do radzenia sobie z tymi rzeczami i naszej zdolności do uwalniania pewnych rzeczy. Dlatego wierzę, że Pan w ciągu najbliższych kilku lat da nam szansę na ponowne zdefiniowanie kwestii dobrobytu. Tam, gdzie zaczniemy, to wierzę, że zacznie się od hojności. Pozwólcie, że trochę to sformułuję. Zaczyna się to od dziesięciny i ofiary. I obecnie wiele osób uważa, że dziesięcina jest częścią prawa, a nie jest. Została zatwierdzona przez prawo, ale tak naprawdę zapoczątkował ją Abraham, który w słowie jest nazwany ojcem wiary. Spędziłem 3 lata, codziennie czytając ponownie 4 rozdział listu do Rzymian, tylko po to, aby sprawdzić i uzyskać obraz tego ojca wiary i tego, jak wiara wyglądała w obliczu tego, co Bóg zamierza codziennie
wylewać na naszą ziemię. Dziesięcina jest kluczową częścią Królestwa Finansów. Z kilku powodów. Numer jeden, jest to sprawdzian panowania, ponieważ jest dobrze ukierunkowany. To, czego większość ludzi nie lubi, to, że mówi im się, co mają robić. A Pismo Święte już właściwie określa, dokąd to trafi, bo to trafia do magazynu, aby kontynuować pracę w przypadku lokalnego kościoła. Jeśli wezmę moją dziesięcinę i rozdam ją biednym, czuję, że byłem hojny, ale tak się nie stało, ponieważ dałem pieniądze komuś innemu. To jest tak, jak to czyni w przypadku nas rząd. Czy ośmieliłem się to powiedzieć? Tak. Dzieje się tak wtedy, gdy rząd bierze twoje pieniądze i daje je komuś innemu. I wtedy mają poczucie hojności, ale to nie jest hojność, dopóki to są twoje pieniądze. To tak za darmo wam dałem. Nie są pobierane za to żadne opłaty. Ja za to później zapłacę, ale to nie ma znaczenia. Z ofiarą jest tak, że to my możemy zdecydować i zrobić z nią, co nam się podoba. Jeśli chcesz zainwestować w badania nad rakiem, chcesz dać ją swojemu sąsiadowi, który jest w trudnej sytuacji życiowej, to nie ma znaczenia, bo za czym podąża głos serca, przy tym składamy ofiary i to jest w porządku. Ale dziesięcina jest z góry ustalona. Jest to sprawdzian panowania, więc to początek Królestwa Finansów. Dziesięcina i ofiara, Królestwo Hojności. Ale o tym porozmawiamy następnym razem. Druga część dotyczy, czy ma to związek z inwestycją. Wiesz, że każda rodzina powinna mieć wiele strumień dochodów. Jeśli masz to w swoim sercu, przygotuj się do nauki, ponieważ Bóg nauczy cię, nauczy nas, jak zarabiać pieniądze i mieć pieniądze. Jeśli spojrzysz na Pismo Święte, minimalna miara wzrostu zarówno w przypowieści o talentach, jak i tej o minach wynosiła 100%. Rocznie? Królestwo Boże jest królestwem wzrostu. Nie chodzi o pobłażanie sobie. Chodzi o wpływ, chodzi o to, aby być ludźmi posiadającymi zasoby, aby coś zmienić. A częścią tego nie jest tylko praca dla dochodu, ale posiadanie zasobów. Twoje inwestycje pracują na dochód, więc kiedy śpisz, faktycznie twój dochód pracuje. A ostatnie to mądre inwestycje, mądre zakupy. To jest ta część, która robi się najstraszniejsza i będę się przy tym nieźle bawić w przyszłości. Bo jest najstraszniejsza. Królestwo Boże nie jest jak mięso ani napój. Nie budujemy z rzeczy materialnych. Nie budujemy królestwa posiadając samochody, domy, samoloty, materialne rzeczy czy cokolwiek innego. Nie o to chodzi. To chodzi o to, że Pan wpuszcza błogosławieństwa do naszego życia, aby potwierdzić naszą tożsamość w Chrystusie. To nigdy nie oznacza, że mamy czcić przedmiot, który jest nam dany. Psalm 103, myślę, że jest to werset 3, mówi, że On nasyca dobrem twoje usta i odnawia twoją młodość, i jak u orła. Jest coś w błogosławieństwie, które pochodzi od Pana. Może to być samochód, może to być praca, może to być przyjaźń, albo coś, co pochodzi po prostu od Pana i potwierdza twoje miejsce w Chrystusie. Ale właściwie sprawia, że gardzisz boskim zdrowiem. Jeśli nauczymy się lepiej zarządzać światem materialnym, zamiast próbować budować materialne imperium, zamiast tego zaczniemy radzić sobie w zarządzaniu materialnym światem lepiej, to się faktycznie opłaci w zdrowiu emocjonalnym, duchowym i fizycznym. W porządku. Kazanie numer jeden się zakończyło. Dziękuję Jezu. Wszyscy są wdzięczni za to. W porządku. Przechodzimy dalej do rozdziału 14 Księgi Jozuego. Kilka tygodni temu mieliśmy na naszym pierwszym nabożeństwie taki temat, który dotyczył konkretnego okresu naszego zaangażowania. Nie pamiętam, kiedy dokładnie, ale wiem, że 3 tygodnie temu, może 4. I w tym słowie zabrałem was do historii Izraela wkraczającego w ziemię obiecaną. Dla tych, którzy mogą nie być zaznajomieni z historią, Mojżesz wybrał 12 szpiegów po jednym z każdego plemienia, wysłał ich do ziemi obiecanej, aby ją przeszpiegowali i przynieśli dobrą nowinę o tym, co mieliby
odziedziczyć. 10 z 12 zobaczyło ziemię obiecaną, dobrą część ziemi obiecanej, tę łaskę, błogosławieństwo, ale przynieśli zły raport i w rzeczywistości sprawili, że serce ludu Bożego stopiło się ze strachem. Przynieśli swój własny strach, przekazali go, przekazywanie rozpoczęło się dawno temu i to spowodowało, że cały naród, powiedzmy 2 miliony ludzi na pustyni, zostało uderzone strachem i wszyscy przegapili to, co Bóg im obiecał. Wszyscy to przegapili z powodu strachu, bo strach oddala nas od naszego przeznaczenia. Strach i wiara nie mogą współpracować ze sobą. Trzeba sobie z tym poradzić. Więc Izrael nie wykorzystał swojej szansy, z wyjątkiem 2 chłopaków, Jozuego i Kaleba. Tylko tych 2 mężczyzn z 2 milionów ludzi było w stanie odziedziczyć tę ziemię obiecaną. I to, co będziemy czytać, to jest część historii Kaleba. Naprawdę poczułem to od Pana i pozwolę Wam, żebyście to zaświadczyli, czy tak, czy nie, ale naprawdę czułem to powiązanie z Panem i ta konkretna historia była dla nas w tym sezonie budowania, chociaż nie ma to nic wspólnego z budowaniem. I to, czym się podzielę z Wami, to, że prawda jest prawdą i będzie to dotyczyć Twojego życia i wszelkich problemów, z którymi się teraz borykasz w swoim życiu. I to wykroczy daleko poza nasze obecne wyzwanie polegające na budowaniu tego budynku. Bo wszystko na tym świecie związane jest z naszym posłuszeństwem i podążaniem za Panem. W porządku, przeczytajmy trochę słowa. Księga Jozuego, rozdział 14. Jak wielu z Was ma Biblię? Pozwólcie, że zobaczę. Księga Jozuego, rozdział 14, werset 6. Wtedy synowie Judy przyszli do Jozuego w Gilgal i powiedzieli do niego: Kaleb, syn Jefunego, Kenizyta, ty wiesz, co Pan powiedział Mojżeszowi, mężowi Boga, o mnie i o tobie, Kadesz Barnea. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, posłał mnie z Kadesz Barnea na wybadanie ziemi i przyniosłem mu wiadomość, zgodnie z tym, co miałem w sercu. Lecz moi bracia, którzy chodzili ze mną, zatrwożyli serce ludu. Ja zaś poszedłem całkowicie za Panem, swoim Bogiem. Przepraszam, szukałem tego wyrażenia, podążałem za Panem. I myślę, że w American Standard mówi się, przestrzegałem w pełni lub coś takiego. Dążać można przetłumaczyć jako tylnia część. Więc zauważysz, że gdziekolwiek pójdziesz, to twoja tylnia część idzie za tobą, podąża za Panem. I obyśmy podążali za Panem tak konsekwentnie i tak blisko. Ja tylko mówię. Nie wiem, czy miałbym odwagę podzielić się tym podczas jakiejś innej posługi, ale po prostu wizualnie. Chcę Wam to przekazać. To działa, prawda? Tak jak kiedy otrzymałem pocztę w Weaverville. Była zaadresowana Bill Johnson, Zbór Boży. Ale komputery prawie zawsze skracały słowo zbór. Okej. Nie jestem pewien, czy uda mi się teraz wrócić do tego, co było poprzednio, ale spróbuję. Bill Johnson. Okej. Werset 9. W tym dniu Mojżesz przysiągł: zaprawdę ziemia, którą deptała twoja noga, stanie się dziedzictwem twoim i twoich synów na wieki, ponieważ całkowicie poszedłeś za Panem, moim Bogiem. A teraz oto Pan zachował mnie przy życiu, jak powiedział. Już minęło 45 lat od tego czasu, kiedy Pan powiedział to do Mojżesza, gdy Izraelici wędrowali po pustyni. I oto mam dziś 85 lat. A jeszcze dziś jestem tak silny, jak byłem w tym dniu, gdy Mojżesz mnie wysłał. Jaka wtedy była moja siła, taka jest teraz moja siła do wojny, by wyruszać i wracać. O mój Boże, czy ktoś chce tego słowa właśnie w tym momencie, że moja siła była taka sama jak w wieku 40 lat? Niektórzy z Was macie 20, więc ta siła w wieku 40 lat nie byłaby dla Was zbyt dobra. Naprawdę myślę, że jest coś w tym wersecie, którego powinniśmy się trzymać, ponieważ ja nie znalazłem jeszcze żadnego pokolenia poza Izraelem na pustyni, żadnego pokolenia, które faktycznie czerpało z boskiego zdrowia. I modlę się, aby Pan dał nam wgląd w to. Więc myślę, że to jest dobrym miejscem na rozpoczęcie takiego dekretu, że dzisiaj mam tak samo dużo siły i niezależnie od tego, w jakim wieku jestem, to
To uważam za swój szczyt. W porządku, przejdźmy do wersetu 11. A jeszcze dziś jestem tak silny, jak byłem w tym dniu, gdy Mojżesz mnie wysłał. Jaka wtedy była moja siła, taka jest teraz. Moja siła do wojny. To niesamowite. 85-letni facet jest tak samo silny w wieku 85 lat, jaki był w wieku 40. I jest gotowy na wojnę. Pewno? Może na łowienie ryb? Na wojnę? Werset 12. Teraz więc daj mi tę górę, o której Pan powiedział w owym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że tam są Anakici, a miasta są wielkie i warowne. Jeśli Pan będzie ze mną, wypędzę ich, jak mi Pan obiecał. On nie kwestionuje tego, czy Pan będzie z nim. On stwierdza fakt, że może to się stać tylko wtedy, gdy Bóg będzie z nim. Werset 13. Jozue błogosławił mu i dał Kalebowi, synowi Jefunego, Hebron w dziedzictwo. Dlatego Hebron stał się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunego Kenizyty. Aż do dziś, bo całkowicie poszedł za Panem, Bogiem Izraela. A Hebron zwano wcześniej Kirjat Arba. Arba był wielkim człowiekiem wśród Anakitów, a ziemia zaznała pokoju od wojny. W porządku. I teraz do puenty. Jeśli możesz sobie wyobrazić, że jesteś Kalebem, 85-letnim, czekałeś 45 lat od dnia, w którym faktycznie przybyłeś piegować tę ziemię. Posmakowałeś tego, co Bóg miał zamiar wnieść do twojego życia. A jednak z powodu strachu wymarł cały naród, z wyjątkiem dwóch mężczyzn, i inni powstali pod nimi. I czekałeś 45 lat na to, co Bóg obiecał, pamiętając, że Mojżesz, który sam nie dotrzymał wejścia w ziemię obiecaną, dał ci słowo, że możesz mieć dowolną część ziemi, którą chcesz. Ciekawą rzeczą jest to, że ta ziemia obiecana była podzielona na części według plemion. Ale Kaleb tak naprawdę mógł wybrać, którą chciał. Wiara to czyni. Wiara pozwala ci wybierać. Więc Kaleb udaje się do ziemi obiecanej, przychodzi do Jozuego i przypomina mu słowa Pana przekazane przez Mojżesza. Myślę, że prawdopodobnie powinniśmy pamiętać o tym, aby częściej przypominać sobie słowa Pana. I nie dlatego, że zapominamy, tylko dlatego, że jest to część jego sekwencji wydarzeń, jakby kazał mi się modlić o rzeczy, o które już wie, że będę ich potrzebował. I nie dlatego, że on jest ignorantem, ale dlatego, że ja muszę wkroczyć w proces, w którym stawiam przed nim sprawy, którymi on już ma zamiar się zająć. Ale powinienem zrobić to, ucząc się modlić Bożym sercem, ponieważ kiedy modlę się tak, jak on mi powiedział, jak mam się modlić o moje życie, jestem w stanie skutecznie modlić się za twoje. Więc Pan stara się prowadzić nas w proces, w którym prowadzimy z nim dialog i widzimy odpowiedzi na modlitwy. To daje nam taką siłę i zachętę, gdy widzimy, że rzeczy się dzieją. Ja właściwie wierzę, że my jesteśmy winni światu odpowiedzi na modlitwy. My jesteśmy im to winni. Jesteśmy winni to właściwie Panu, ale jesteśmy im to winni. Właściwie się do tego zobowiązujemy, więc musimy się nauczyć odpowiednio modlić, aby On mógł zostać uwielbiony przez swoje własne odpowiedzi. Nehemiasz zrobił coś, co uważam za naprawdę interesujące, ponieważ Nehemiasz był wysokim urzędnikiem w innym kraju, był Żydem, został odesłany, aby pomóc Izraelowi odbudować mury ich miasta w Jerozolimie. A kiedy wrócił, pozwolono mu na pensję namiestnika. Pozwolono mu na wszystkie te rzeczy. Ale nic z tego nie przyjął. Był bardzo zamożny jako przywódca w tym innym kraju. Więc Nehemiasz stanął przed Panem, mówiąc: Boże, nie przyjmę zaoferowanej mi pensji namiestnika. Mówi: zapłaciłem tym wszystkim ludziom. Jedliśmy codziennie tyle jeleni, ryb. Przejrzał długą listę artykułów spożywczych, które codziennie wydawał na odbudowę Jerozolimy. I na sam w końcu powiedział: zapamiętaj to dla mnie, dla mojego dobra. Stanie w ufności przed Bogiem nie jest egoistyczne. Pewność siebie wygląda jak arogancja dla tych, którzy nie wierzą. Ale on stał przed Panem, bo wiedział, że jest Ojcem. I ten Ojciec nagradza tych, którzy się poświęcają. I ciągnie za tę część Ojca, która mówi, że ci, którzy wierzą, muszą wierzyć, że On jest i że On nagradza tych, którzy Go szukają. Jedna część, wielka część naszego życia wiary to zaufanie Bożemu systemowi nagród. Więc on modli się i mówi: Boże, pamiętaj o tym, co zrobiłem dla Ciebie, dla mojego dobra.
Jesteśmy wprowadzeni w czas, w którym stawiamy czoła olbrzymom. Chyba zawsze tak jest, że przed nami wszystkimi są jakieś wyzwania, ale my wybraliśmy tę górę. Czasami olbrzymi atakują cię tylko dlatego, że żyjesz. Innym razem ty wybierasz walkę. A Kaleb czekał całe swoje 45 lat, aby mieć tę jedną chwilę z Jozue, żeby powiedzieć, że chce ten cały kraj, w którym zamieszkują olbrzymi. Chce terytorium, w którym ludzie tam mieszkający trzymali nas z dala od naszego dziedzictwa. Więc chcę tego. Chcę udać się właśnie tam, do tej rzeczy, która trzymała nas jako naród strachu i spowodowała, że tak wielu z nas przegapiło Bożą obietnicę. To jest kraj, którego chcę. I on przedstawia swoją petycję przed Panem, celowo podążając za najtrudniejszym miejscem. To niezwykłe, ponieważ ma 85 lat, człowiek, który jest gotowy iść na wojnę, jakby miał 40, ponieważ jest całkowicie pewien obietnic Pana. Jesteśmy w sytuacji, jako rodzina kościelna, w której prorocy, nie tylko ci, co wczoraj jedli pizzę i mieli zły sen, ale prawdziwi prorocy Pana przyszli do nas przy wielu okazjach i wydali takie oświadczenie, że jeśli nie zbudujecie teraz, nie będziecie gotowi na to, co Bóg zamierza zrobić. Słyszeliśmy to w kółko. Mówiłem to już wcześniej, że nigdy nie przejmowałem się zbytnio budowaniem. To znaczy, jestem za to wdzięczny, ale moim marzeniem nie było budowanie wielkich budynków. Moim marzeniem jest wychowywać wielkich ludzi i wpuścić ich na tę ziemię. To jest moim marzeniem, ale kiedy odkryjesz, że Bóg buduje budynek, nie próbuj przekonywać go o swoich priorytetach. Bo kiedy odkryjesz, że On buduje ten budynek, to co ja robię? Buduję budynek, interesuję się budynkiem. Dlaczego? Ponieważ jest to narzędzie, którego Bóg wkrótce użyje do wzrostu. Chris mówił do was o naszych podwyżkach. Nigdy nie zapomnę, kiedy byliśmy w domu modlitwy i to było w czasach, gdy mieliśmy tylko jedno nabożeństwo. To było niesamowite. Kilkoro ludzi zostało, by to umożliwić. Ale tak naprawdę większość ludzi z nabożeństwa wyszło. I pamiętam, że zbieraliśmy pieniądze tutaj, dodając to wszystko na komputerze. I mieliśmy może, nie wiem, 2000, mieliśmy może 247 tysięcy i 8 dolarów, i końcówka 8. I jeden dzieciak dał nam 10 dolarów i był pewien, że przekroczył ten limit, więc to było to, że to dziecko to pokonało. Ale chodzi o to, że wybraliśmy to, ponieważ usłyszeliśmy coś, co według mnie było słowem Pana. Właśnie to zrobiliśmy i to było to zadanie. W najbardziej niedogodnym czasie, który jest zapewnieniem od Boga, uznaniem za to zadanie, za to, co ma zostać zrobione. Ja i Benny zobowiązaliśmy się w coś, co absolutnie było niemożliwe, abyśmy sami mogli to zrobić. Ale mamy już za sobą 9 na 10 rzeczy, które się wydarzyły. I teraz wygląda to trochę na bardziej możliwe. Więc Benny tak naprawdę nie przykłada do tego zbyt wiele teraz. Ja to robię. Właściwie może ona być kimś więcej, niż mi się wydaje. Czasami to jest dość wąskie miejsce. Byłem w Izraelu i to było Benny ulubione miejsce na świecie, Jerozolima. I w połowie tego wyjazdu spodziewałem się, że ją tam zobaczę, a tak się nie stało. Ale ciągle na nią wyglądałem. Pociągnąłem ten temat, ale może wycofam się z tego, bo po co mają się pojawić jakieś oskarżenia? Jesteśmy oskarżani już o kilka interesujących rzeczy, więc po prostu zmienię zdanie. Tak, po prostu tak zrobię. To było jedyne nabożeństwo, które poprowadziłem, ponieważ rozchodzi się po całym świecie. Niesamowite. Wiesz, mądrość czasem włącza się, a czasem po prostu próbujesz i... Nieważne, wróćmy do tematu. Mamy szansę i zostanie ona zrealizowana. Jedyne pytanie, jakie pozostaje, to jaki poziom zaangażowania będziesz miał ty i ja w to, co będzie wkrótce zrealizowane. Dla mnie interesujące jest to, że Pan wybrał Reading i On wybrał ciebie i wybrał mnie. To nie jest jedna rzecz, która dzieje się na tej planecie. Wiemy to na pewno, ale jest coś, co On robi w odległym miejscu. Nie zapomnę proroka, który wiele lat temu prorokował mi,
że Bóg wyprowadzi ludzi z dużych miejsc do małych miejsc, tak jak to zrobił za czasów Jana Chrzciciela na pustyni, aby usłyszeć słowo Pana. A ludzie będą musieli zapłacić cenę, żeby tu przyjechać. I tak wielu z was przybyło z innej części świata. Nie wiedzieliście o istnieniu Reading, ale jesteście tutaj. Jesteście tutaj z powodu czegoś, co Bóg robi. Jesteście tutaj z powodu pracy, którą Bóg czyni. I wybrał nieistotnych ludzi w nic nieznaczącym mieście, aby dokonali znaczących rzeczy. Nigdy nie pomyślę, że dzieje się tak z powodu wszystkiego, co my zrobiliśmy. Bo to po prostu dobroć i życzliwość Pana. Ale przez to, że to Ty zgodziłeś się i powiedziałeś tak, że ja powiedziałem tak. I to, co On zamierza zrobić w tym miejscu, to pomóc nam pomnożyć naszą skuteczność w kochaniu narodów i służeniu im, a także w wyposażeniu ludzi w umiejętność transformacji w własnym mieście. I to jest to, co leży nam na sercu.